witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Projekt Masaż i dzisiaj skupimy się na obszarze klatki piersiowej, a dokładnie na mięśniu piersiowym większym. Jest to dość ciekawa struktura, z którą pewnie nieraz będziecie mieli okazję pracować w gabinecie, dlatego że z racji tego, jakie życie prowadzimy, jest ona dość często problematyczna. Mięsień piersiowy większy jest to taka struktura, zresztą dość obszerna, zlokalizowana na górnej części klatki piersiowej, która przenosi siłę z klatki piersiowej na kończynę górną, a dokładnie na kość ramienną, więc tak naprawdę zaangażowane jest wiele ruchów całej kończyny górnej, czy to zgięcie horyzontalne, czy zgięcie, czy odwiedzenie, czy ewentualnie ruch rotacji wewnętrznej. Bardzo podobną funkcję pełni mięsień najszerszy grzbietu, który zlokalizowany jest oczywiście z tyłu i on też przenosi siłę na kończynę górną, a nawet tą siłę jest w stanie przenieść z przeciwnej kończyny dolnej przez mięsień pośrodkowy wielki, powięź piersiowo-lędźwiową i właśnie później najszerszych grzbietu. Tutaj teoretycznie możecie wrócić sobie do filmu z powięzią piersiowo-lędźwiową, gdzie już coś tam o mięśniu najszerszym grzbietu było, więc jakby ten temat powiedzmy, że już na naszym kanale jest. Mięsień piersiowy większy bywa problematyczny, dlatego że w naszym życiu dużo mamy takiej pozycji zamykającej nas. Dużo właśnie z pozycji siedzenia, dużo pozycji jest, kiedy mamy zgięcie horyzontalne kończyn górnych z rotacją wewnętrzną, dlatego ten mięsień bywa dość często strukturą, która jest zablokowana w skróceniu. Jeśli w ogóle chodzi o ciągłość tego mięśnia, to tak jak wcześniej wspomniałem, górna część klatki piersiowej, połączenia z obojczykiem, z mostkiem, z guzkiem większym kości ramiennej, natomiast ciągiem dalszym tego mięśnia są mięśnie skośne zewnętrzne, wewnętrzne, a następnie przywodziciele. Więc są to w ogóle struktury, które działają jako taka jedna taśma i właśnie zamykają trochę naszą pozycję. Więc oprócz tego, że on będzie narażony na różnego rodzaju przeciążenia z racji pozycji siedzącej, z racji ciągłego skrócenia, to jeszcze w sytuacji, kiedy na przykład mamy powiedzmy osobę bardziej depresyjną, gdzie ona ma takie tendencje do tego, żeby tą postawę zamykać, jest to też mięsień oddechowy, który zablokowany w skróceniu może ograniczać trochę ruchomość górnych żeber, stąd po pracowaniu czysto klatki piersiowej z mięśniem piersiowym większym na czele mamy od razu fajniejszy, głębszy oddech, bardziej wyprostowaną pozycję, więc tych sytuacji, kiedy warto z nim pracować, jest stosunkowo dużo. Za chwilkę zrobimy sobie test, który wykonujemy, żeby sprawdzić, czy ten mięsień ma prawidłową, powiedzmy, rozciągliwość, elastyczność, czy nie ogranicza on żadnych ruchów, a następnie przejdziemy sobie do prostych technik, żeby jakby to napięcie, ten tonus mięśniowy zmniejszyć, a w tym samym poprawić zakres ruchu kończyny górnej. Już po samej postawie często można zaobserwować, że mięsień piersiowy większy jest problematyczny. Jeżeli widzicie pacjentów, którzy mają protrakcję barków jednocześnie z rotacją wewnętrzną, jest szansa na pracę z mięśniem piersiowym większym, ale nie można się na nim fiksować, dlatego że samą protrakcję wykonują też inne struktury, takie jak najszerszy grzbietu, obu większy, podopadkowy, czy właśnie grupa mięśni piersiowych, gdzie piersiowy większy będzie wykonywał rotację wewnętrzną, przyciąga tutaj, można powiedzieć, że głowę kości ramiennej do przodu, natomiast piersiowy mniejszy będzie odklejał łopatkę od klatki piersiowej, uskrzydlając jakby łopatkę, tak? Czyli wtedy będzie kąt dolny łopatki uniesiony do góry, bardzo stający. My natomiast skupimy się teraz na pracy tylko i wyłącznie na mięsieniu piersiowym większym, aczkolwiek być może te techniki jakoś wspomogą mięsień piersiowy mniejszy, dlatego że on jest bezpośrednio położony pod swoim większym bratem. Bardzo prostym testem, który powiedzmy troszkę więcej powie nam o tym, czy piersiowy większy jest problematyczny, czy nie, jest taki test, gdzie pacjent leży sobie tyłem. Proponuję, żeby nogi były zgięte w stawach kolanowych, przez co będzie można przykleić kręgosłup lędźwiowy do leżanki i nie będzie pacjent kompensował tego ruchu. Dlatego, że teraz poprosimy go, żeby przełożył ręce do przodu, wykonując maksymalne zgięcie lub maksymalne odwiedzenie. I powinno być tak, że te ręce nam opadną tutaj na leżankę. Natomiast jak widzimy, tutaj troszkę brakuje. Minus jest taki, że my nie wiemy, czy problematycznie jest piersiowy większy, czy inne struktury. Możemy posłużyć się palpacją, jak tutaj ten nasz piersiowy większy, jak ewentualnie okolica mięśnia najszerszego grzbietu, mięśnia podopadkowego. No i teoretycznie akurat tutaj skupimy się bardziej na tym najszerszym grzbietu, ale wiemy, że piersiowy większy też jest częściowo zaangażowany. Widzimy też tutaj, że w sumie obie ręce można było pracować, natomiast skupimy się tylko i wyłącznie na prawym ręku i sprawdzimy, czy praca z tym mięśniem poprawi nam sytuację. Czasami będzie też taka sytuacja, kiedy prosicie pacjenta o wykonanie tego testu maksymalnego zgięcia odwiedzenia i się okazuje, że te ręce nam zjeżdżają, tak? Czyli wy wykonujecie
ruch, puszczacie i nam to powoli zjeżdża do dołu. Tak jak tutaj, taki delikatny, delikatny ruch, to wtedy prawdopodobnie dużo większa szansa, że po opracowaniu właśnie mięśnia najstarszego grzbietu, obojego większego, uzyskamy trochę lepsze efekty. Tą pracę tak naprawdę wykonamy sobie przez podstawowe techniki masażu tkanek głębokich, gdzie będziemy w sumie pracować tutaj od przyczepu początkowego do przyczepu końcowego, czyli tak naprawdę od okolicy mostka, okolicy piątego żebra, poprzez właśnie obojczyk i wszystko raczej będziemy kierować się w stronę kości ramiennej, dlatego że ta praca raz, że jest wygodniejsza dla terapeuty, a dwa, że praca w kierunku właśnie od przyczepu końcowego do początkowego z racji powiedzmy dość wrażliwej skóry i dość wrażliwych tkanek w tej okolicy, no jest po prostu nieprzyjemna. Więc tak, pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to jest wykonanie takiego rozciągnięcia tego mięśnia i właśnie na takim rozciągnięciu będziemy pracować, przez co jak ten ruch jest ograniczony, to przy okazji wykonując technika po technice będziecie widzieć, że wow, jest progres, poprawia się, ręka bardziej opada, więc wszystko idzie zgodnie z planem. I teraz tak, jeżeli oczywiście pracujecie z mężczyzną, nie mam problemu, macie tutaj możliwości pracy z całym mięśniem piersiowym większym, możecie wkleić dużą powierzchnią ręki czy przedramienia i to fajnie opracować. W sytuacji, kiedy pracujecie z kobietą, to tak, nie pracujemy nigdy tutaj samym gruczołem, pracujemy sobie raczej z górnym aktonem tego mięśnia piersiowego większego, bo on się dzieli na trzy aktony i bez względu na to, czy ta pierś jest duża czy mała, to zawsze praca z górnym aktonem ma rację bytu i spokojnie tam dojdziecie. W sytuacji, kiedy chcecie, żeby wasza pacjentka czuła się na przykład jeszcze bardziej komfortowo, można poprosić ją, żeby chwyciła sobie tutaj ewentualnie pierś, ściągnęła delikatnie tkankę do dołu i wtedy wy możecie swobodnie sobie tutaj pracować. Natomiast w większości wypadków nie trzeba nawet prosić pacjentki, żeby ściągnęła stanik, ponieważ mamy super dostęp do tego mięśnia, do górnego aktonu, więc możemy robić swoją robotę. Ja tutaj akurat mam komfortową sytuację, także modelem jest mężczyzna, co widać zresztą. I wklejam się delikatnie, stojąc po stronie przeciwnej, ręka luźna. Będę pracował na początku przed ramieniem i powolutku opracowuję sobie te struktury, jadąc do kości ramiennej. Tempo, jak widać, nie jest zawrotne, ale chodzi o to, żeby swobodnie wkleić się tą tkankę głęboko, wybrać tak zwany luz tkankowy i powoli przesuwać się, raczej korzystając z ciężaru ciała, sił grawitacji, niż wykorzystując siły tam mięśni, co pewnie od razu będzie dużo mniej przyjemne i komfortowe dla pacjenta. Ok, więc robimy sobie to dużymi powierzchniami, czyli przed ramieniem, nasadą, powolutku. Staramy się, żeby to było komfortowe dla pacjenta. Im te techniki będziecie robili delikatniej, jednocześnie czując, że jest wybrany luz tkankowy i wtopiliście się w ten mięsień, to oczywiście będzie dużo, dużo lepiej, bo i tak efekty będziecie mieć, a pacjent będzie was dobrze wspominał. I powolutku sobie opracowujemy cały ten mięsień. Jakby się okazało, że jakieś tam włókno jest problematyczne, jakaś miogeloza, czyli nadmiernie napięte właśnie jedno włókno, czy po prostu chcecie pracować bardziej z górnym aktonem, bardziej środkowym, to możemy sobie to troszeczkę zawęzić, popracować sobie paliczkami czy opuszkami palców. Ten mięsień naprawdę potrafi być często bardzo problematyczny z racji właśnie tego, że my po prostu żyjemy tak naprawdę w takim zgięciu horyzontalnym, w takiej rotacji wewnętrznej, a jeszcze jak do tego dorzucimy sobie takie rzeczy jak siłownia, gdzie jest przede wszystkim dwa główne ćwiczenia, klata, podciąganie, gdzie tej rotacji wewnętrznej będzie naprawdę dużo, no to naprawdę zrobimy sobie konkretny problem, konkretną krzywdę. Zdecydowanie w naszym życiu jest za mało takich ruchów otwierających naszą klatkę piersiową. Ok, jak już sobie zrobiliśmy takie podstawowe techniki, to przejdziemy do pracy od strony przeciwnej, ale postaram się zrobić to dość delikatnie i wykorzystamy do tego ruch bierny. Ok, więc przechodzimy sobie do ruchu biernego. Pamiętajcie przede wszystkim w masażu tkanek głębokich, w ogóle w masażach ergonomia, więc dopasowujcie sobie zawsze wysokość stołu do tego, co aktualnie chcecie zrobić. I teraz tak, wykonując pracę w ruchu biernym, kiedy to ja będę wykonywał zarówno pracę na mięśniu,
tak samo wklejając się, wybierając sust tkankowy, to drugą ręką będę wykonywał taki ruch zgięcia horyzontalnego i wyprostu z delikatnym odwiedzeniem, po to, żeby ten mięsień maksymalnie rozciągnąć. Mogę zrobić to na dwa sposoby. Pierwszą techniką może być taka technika zahacz i rozciągnij, czyli ja po prostu wklejam się, wybieram luz, a następnie delikatnie sobie rozciągam, oddalając przyczep końcowy od początkowego, albo kiedy ewentualnie pracuję sobie swobodnie i po prostu moja lewa ręka robi swoją robotę, a prawa ręka robi swoją robotę i to jest na pewno intensywniejsze. W ogóle jeśli chodzi o ruch bierny, to można robić to w ten sposób, że jeżeli chcecie popracować konkretniej, intensywniej, to warto dorzucić ruch bierny. A chcecie pracować jeszcze intensywniej, to warto dorzucić sobie ruch czynny, kiedy to właśnie pacjent od ruchu takich właśnie zgięcia horyzontalnego będzie wykonywał ruch ten sam co w ruchu biernym, tylko że będzie wykonywał on to czynnie. A wy w tym czasie możecie skupić się konkretnie na swojej robocie wybierania luzu tkankowego, wtapiania się w tkanki i pracy od przyczepu początkowego do końcowego. I jest to na pewno dużo efektywniejsze, więc kiedy się da, to ten ruch czynny w masażu tkanek mokich się wykonuje. Powrót i lecimy. Powoli, nie śpieszymy się, ok. Dobra, to co teraz robimy, to za chwilkę wtopimy się pod ten mięsień, dlatego że on z racji swojej budowy anatomicznej daje nam takie możliwości, że możemy sobie go chwycić prawie że w całości, zatapiając się pomiędzy niego, piersiowy mniejszy i klatkę piersiową i troszeczkę się z nim pobawić. Więc tak, prosimy pacjenta, żeby być może właśnie włożył sobie tak rękę pod głowę, to daje fajne możliwości też rozciągnięcia częściowo tego mięśnia, a my w tym czasie spróbujemy zatopić się kciukami pod ten mięsień, a tu go fajnie chwycić. W ogóle, jeżeli ten mięsień będzie w dobrej kondycji, to będziecie mieli wrażenie, że on jest taki płaski i spory, natomiast w sytuacji, kiedy będzie trzeba z nim pracować, to zobaczycie, że to jest po prostu taka konkretna, zbita struktura, taka po prostu lina, można powiedzieć. Więc wchodzimy w ten mięsień, pod ten mięsień kciukami, tutaj chwytamy dużo powierzchnią, cały mięsień się da i sprawdzamy sobie po pierwsze, pociągamy go delikatnie do siebie, czyli można powiedzieć, że odciągamy go od klatki piersiowej, sprawdzamy sobie ruchomość góra-dół, gdzie jest gorzej, jest zwanie gorzej, ciągnę go do przyczepu końcowego i dorzucamy sobie do tego rotację. No i czuję, że tam jak ciągnę tą rotację w stronę prawą, to bardzo szybko ten luz wybrałem. Delikatne ciągnięcie? Mhm. Okej. Okay. Pacjent czuje delikatne ciągnięcie, a my pozostajemy w takiej pozycji. I jeżeli poczułbym, że ten mięsień się troszeczkę rozluźnia, ten zakres ruchu jest możliwy większy, no to oczywiście dociągnę sobie czy przez rotację, czy przez pociągnięcie do ramienia, czy przez odciągnięcie do siebie. Tak, żeby był cały czas wybrany ten luz tkankowy, o którym dzisiaj już któryś raz wspominam. I możemy sobie takich kilka spokojnych ruchów zrobić. Fajnie, jak przynajmniej minutkę poczekacie na takim wybranym luzie tkankowym. Na pewno chwycenie tego mięśnia będzie coraz prostsze. Ostatnią rzeczą, jaką sobie zrobimy, to jest takie odrolowanie tego mięśnia, więc chwycimy sobie dużą powierzchnią, kciuki oczywiście też wjadą tam głęboko i później będę go tak odwijał powolutku, włókno po włóknie. Nie jest to zbyt przyjemna technika, aczkolwiek daje fajne efekty konkretnego zmniejszenia napięcia tego mięśnia, tonusu mięśniowego. Ok. Ostatnią rzeczą, którą dzisiaj sobie zrobimy i chyba najważniejszą z tego wszystkiego jest opracowanie przegrody między dwoma mięśniami, między piersiowym większym a naramiennym. I jest to struktura, jakby to jest taki ciąg dalszy do upachowego, która dość często jest problematyczna, jest zaburzony ślizg pomiędzy tymi mięśniami i prawdopodobnie za kilkaset lat, jak trochę ewoluujemy, to będziemy mieli jeden mięsień piersiowo-naramienny, ale póki co my musimy dbać o to, żeby tam była przestrzeń. Nie chcę się wtapiać bardzo w tutaj tematy naczyniowe, ale pod kątem naczyniowym jest to też ważna struktura do opracowania. I teraz tak. Więc szukamy sobie miejsca, idąc od mięśnia ramiennego w kierunku do piersiowego, gdzie jesteśmy w stanie zatopić się najgłębiej. Jak już wejdziemy tam głęboko, to powoli ruchami do obojczyka i do dołu, do boku, czyli w kierunku tam powiedzmy dołu łokciowego, opracowujemy sobie te struktury.
możemy robić delikatne ruchy do ciała, od ciała, czyli tak do mostka i od mostka, żeby zrobić tam troszkę, może być więcej przestrzeni i poprawić listy tkanek. Ok, to jest jakby pierwsza opcja pracy z przegrodą między tymi dwoma mięśniami i jedyną rzeczą, którą powinniście tutaj poczuć w tej przegrodzie, taką konkretną, jest ścięgno mięśnia piersiowego większego, które jest właśnie tutaj pod moim czwartym palcem. Może być taka sytuacja, że wy będziecie czuć wiele zgęstnień na przebiegu tej przegrody. Oznacza to, że wtedy tej pracy musi być sporo. Zobaczycie wtedy, jak opracowując jedną niewielką strukturę możecie uzyskać poprawę zakresu ruchu często we wszystkich kierunkach kończyny górnej. Więc jest to struktura, którą warto pracować często na samym początku. Przychodzi pacjent, widzicie, że jest naprawdę duże ograniczenie tych wszystkich ruchów, o których mówiliśmy wcześniej, to zamiast męczyć go i pracować tylko z piersiowym większym, to zacznijcie sobie od przegrody. Jeżeli jest całkiem nieźle i tam te ograniczenia są nieduże, to możecie sobie przegrodę skończyć. To już zależy od Was, jak wolicie, ale ta przegroda naprawdę potrafi nam poprawić zakres ruchu znacznie, zmniejszy dolegliwości bólowe tej naszej kończyny górnej, kompleksu barkowego, więc na pewno warto z tym pracować. Inną opcją pracy jest taka klasyczna praca, gdzie już od obojczyka opuszkami palców wjadę głębiej w tą przegrodę, zatopię się, wybiorę luz tkankowy i powolutku będę kierował się w stronę dołu pachowego. Powoli, powoli, powoli. W ogóle jak poczujecie w pewnym momencie, jak już zapracujecie przegrodę, te ścięgno mięśnia piersiowego większego, to tak naprawdę możecie za tym ścięgnem sobie podążyć i właśnie w okolicy guzka większego rozpracować sobie te ścięgno, rozmasować choćby takimi delikatnymi ruchami rozcierania. Ok. I to tak naprawdę będzie wszystko, co technicznie zrobimy sobie z mięśniem piersiowym większym, z jego przegrodą. I zobaczymy sobie za chwilkę, czy to, co zrobiliśmy, dało jakieś fajne efekty, bo widzieliśmy, że ograniczenie tutaj było znaczne. Wracamy do naszego testu i sprawdzamy, czy to w ogóle, co robiliśmy, miało sens. Więc jeszcze raz teścik. Pacjent leży, przyklej sobie jeszcze nogi właśnie kręgosłup lędźwiowy do leżanki i lecimy. I jak widzicie, ogólnie coś nam się poprawiło, bo początkowo było tak, że oba barki były tak samo problematyczne. Tu widzimy, że ten zakres ruchu poprawił się znacznie. Nie jest jeszcze idealnie, bo nie tylko mięsień piersiowy większy był problematyczny. Natomiast tutaj na pewno warto było zerknąć na siarczy grzbietu, obu większy. No i wcześniej wspomniany podpadkowy, który przy palpacji już był dość tkliwy i bolesny. Jeśli chodzi o to, jak często będziecie pracować z mięśniem piersiowym większym, to warto wspomnieć o tym, że tak naprawdę choćby w naszym gabinecie problemów z kompleksem barkowych jest dużo. Dużo osób przychodzi właśnie z ograniczeniem ruchu, z bólem w obrębie łopatki, klatki piersiowej i tego typu rzeczami. I tak naprawdę ten nasz staw barkowy, a bardziej staw ramiennoopatkowy, psuje się często z powodu tego, że jest zdecentralizowana głowa kości ramiennej. Czyli właśnie znowu cały czas będzie się powtarzał temat protrakcji barków, a temat rotacji wewnętrznej i często właśnie jak sobie poprawicie tą protrakcję, odrotujecie ten bark, to się okaże, że dolegliwości bólowe pacjentów zniknęły. Więc piersiowy większy będzie jedną z tych struktur, którą warto pracować. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że techniki Wam się przydadzą i rozbudują trochę Wasz warsztat pracy. I do usłyszenia do kolejnego filmu. Hej!